Na takim boisku mecz Sokoła Tychy z Widzewem Łódź nie miał prawa się odbyć. Aura już po raz drugi splatała figla tym drużynom i sędzia spotkania Zygmunt Ziober w porozumieniu z obydwoma trenerami zdecydował o odwołaniu tego meczu. Dla Łodzian, mimo tego, że zagraliby z chorym Woźniakiem i bez Jaskulskiego, Bajora oraz Michalczuka, nie był to powód do radości. Myśmy chcieli grać dzisiaj, dlatego że woleliśmy dzisiaj grać w osłabionym składzie niż w sobotę na UKS-ie, bo tak to kartki przechodzą i zawodnicy Jaskulski i Michalczuk nie będą mogli grać w derbach w sobotę. Szkoda, że nie graliśmy. Byliśmy na fali. Widzę osłabiony. To prawda też, ale była szansa na to, żeby tutaj dzisiaj powalczyć, ale chyba nadrzędną sprawą jest zdrowie zawodników i bezpieczeństwo widzów. Na dobrą sprawę, niech pan popatrzy na amfiteatr, gdzie ci ludzie mieliby dzisiaj obejrzeć ten mecz. Gra się dla ludzi, to ma być widowisko. Ja z troską już patrzę w przyszłość. Następny mecz gramy u siebie w sobotę z Zagłębiem Lubin, w środę Puchar z Widzewem i w niedzielę mecz ze Śląskiem. Mam duże wątpliwości, czy uda nam się tą płytę przygotować w sposób właściwy przy takim jeszcze obciążeniu, gdzie stan tej nawierzchni jest bardzo słaby. Piłkarze Widzewa jako ostatni opuścili tyski stadion. Pogoda sprawiła kłopot także ich kierowcy. Długo trwały prace nad uruchomieniem autokaru Widzewa, zakopanego w błocie, uwieńczone sukcesem.